1 marca wspominamy świętą Agnieszkę Saugyin, męczennicę. Agnieszka urodziła się 28 kwietnia 1821 roku w katolickiej rodzinie na południu Chin. Po śmierci rodziców przeniosła się do miasta, podejmowała tam różne prace, by zapewnić sobie utrzymanie i zamieszkała u pewnej pobożnej wdowy. Gdy w te rejony przybył ksiądz biskup Bai, dowiedziawszy się o Agnieszce, zabrał ją do swojego miasta, by mogła się uczyć, a także formować. Była bardzo zdolna. Gdy miała 18 lat, wyszła za mąż za katolika, który był rolnikiem. Wprowadził on ją do swego domu, lecz ponieważ była katoliczką, była źle traktowana przez pozostałych członków rodziny. Często była głodzona. Po 2 latach jej mąż zginął śmiercią męczeńską, a Agnieszkę wyrzucono z domu. Mieszkanie zaproponowała jej pewna pobożna wdowa, a Agnieszka utrzymywała się z różnych dorywczych prac. Jeden z misjonarzy, widząc jak dobrze zna katechizm i zasady życia chrześcijańskiego, zaproponował Agnieszce, by przeniosła się do prowincji Guangxi na południu Chin i tam katechizowała około 30 rodzin. Miała 31 lat, gdy podjęła tę pracę. Uczyła także gotowania, prowadzenia domu, a w wolnych chwilach opiekowała się dziećmi. Po kilku latach w 1856 roku wybuchło w tej okolicy prześladowanie chrześcijan. Wkrótce aresztowano ich większą grupę, lecz po pewnym czasie zostali zwolnieni. W więzieniu pozostała tylko Agnieszka i jej znajomy misjonarz, który wkrótce zmarł. Obietnicami i groźbą tortur usiłowano zmusić ją do wyrzeczenia się wiary, lecz wytrwała, dlatego zamknięto ją w tak małej klatce, że mogła w niej tylko stać. Modliła się: Boże, zmiłuj się nade mną, Jezu, ratuj mnie. Zmarła kilka dni później, 1 marca 1856 roku. Miała 35 lat. Agnieszka została beatyfikowana 27 maja 1900 roku, a kanonizowana 1 października 2000 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którym napełniłeś swoją służebnicę świętą Agnieszkę, abyśmy wiernie Ci służąc za jej wzorem, podobali się Tobie przez wiarę i uczynki. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.